Drodzy Państwo, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że uroczysty orszak uczelniany się zbliża. Bardzo proszę o powstanie. Powitajmy Wydział Finansów. Powitajmy Wydział Zarządzania. Witamy serdecznie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Witamy serdecznie Wydział Towaroznawstwa. Witamy serdecznie władze rektorskie uczelni wyższych. Thank you.
Dostojni goście, Wysoki Senacie, Wysokie Rady Wydziałów, szanowne koleżanki i szanowni koledzy, drodzy studenci. W roku 2000, w którym obchodziliśmy uroczyście jubileusz 75-lecia naszej uczelni, Senat Akademii Ekonomicznej ustanowił dzień 28 maja Dniem Akademii. Dzisiaj więc święto to obchodzimy po raz 10. Od ubiegłego roku w związku ze zmianą nazwy uczelni jako Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tradycyjnie kolejne urodziny uczelni czcimy, zbierając się na uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu i Rad Wydziałów z udziałem zaproszonych gości, przyjaciół, absolwentów, studentów i współpracowników. Otwierając dzisiejszą uroczystość, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zechcieliście zaszczycić ją swoją obecnością. Witam przedstawicieli wspierających rozwój naszej uczelni, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, miasta Krakowa i województwa małopolskiego oraz sąsiednich województw i miast, w których prowadzimy zamiejscowe ośrodki dydaktyczne. Witam rektorów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni. Witam przedstawicieli duchowieństwa, wojska, policji i straży pożarnej. Witam przedstawicieli przedsiębiorstw, firm, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z naszym uniwersytetem. Witam wreszcie Senat, Rady Wydziałów, czynnych i emerytowanych pracowników uniwersytetu oraz najmłodszych członków naszej społeczności, młodzież studencką. Z okazji naszego święta otrzymaliśmy także wiele okolicznościowych adresów zawierających gratulacje, wyrazy sympatii i życzenia kierowane do całej społeczności naszej uczelni, między innymi od rektorów wszystkich bratnich uczelni ekonomicznych. Za wszystkie te ciepłe słowa serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, święto uczelni to przede wszystkim okazja do uhonorowania osiągnięć naukowych naszych pracowników w postaci promocji na kolejne stopnie naukowe oraz wyróżnień studentów za wyniki w nauce. Osiągnięcia te stanowią powód do osobistej, głębokiej satysfakcji ich autorów, promotorów oraz rodzin wyróżnionych osób. Równocześnie jednak stanowią wyraźny wskaźnik aktywności naukowej i dydaktycznej naszego uniwersytetu, a w dużej mierze także konkretny wkład w rozwój zasobów kadrowych uczelni. Cieszę się, że w trakcie dzisiejszej uroczystości będziemy świadkami promocji 5 naszych koleżanek i kolegów na stopień naukowy doktora habilitowanego. Dzięki tym awansom istotnie powiększa się grupa samodzielnych pracowników nauki, warunkująca utrzymanie i dalszy rozwój naszej oferty dydaktycznej i naukowej. Optymizmem napawa także liczba osób, których możemy dziś uroczyście promować na pierwszy stopień naukowy, doktora. Z 4 wydziałów łącznie będzie to grupa 34 osób. Pozwolę sobie przy tym wyrazić nadzieję, że przez nawiązanie do tradycji promocje te będą nie tylko podkreśleniem rangi osiągnięć promowanych osób, lecz także przypomnieniem i zachętą dla naszych młodszych koleżanek i kolegów do zintensyfikowania pracy nad własnym dorobkiem naukowym, którego pomnażanie jest wpisane w status powołania i zawodu nauczyciela akademickiego. Tradycyjnie podczas dzisiejszego święta uhonorujemy także naszych najlepszych absolwentów, którzy ukończyli studia w minionym roku akademickim. Tak się składa, drodzy absolwenci, że od dnia, w którym dziekan obwieścił wam uzyskanie tytułu magistra, upłynęło już sporo miesięcy. Zdążyliście już podjąć obowiązki zawodowe, nierzadko daleko od Krakowa. Dziękuję więc tym z Państwa, którzy nie tylko uzyskali wyróżniające wyniki, lecz także znaleźli czas, aby przybyć dzisiaj tutaj i uroczyście odebrać dyplomy ukończenia studiów. Życzę wam, drodzy absolwenci, żeby wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów ułatwiły wam start zawodowy i zapewniły osobiste zadowolenie, a macierzystej uczelni przyniosły dobrą opinię u waszych pracodawców i partnerów biznesowych. Wierzę, że będziecie wracać do nas nie tylko przy okazji kolejnych zjazdów absolwentów, lecz także, aby skorzystać z naszych studiów doktoranckich oraz ciągle aktualizowanej oferty studiów podyplomowych. Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę do nauczania języków obcych. Jest to jedna z podstawowych umiejętności nabywanych lub pogłębianych przez naszych studentów. Cieszą więc wyróżnienia zdobywane przez nich w prestiżowych konkursach językowych. Dzisiaj z przyjemnością wręczymy laureatom dyplomy i pogratulujemy osiągniętych wyników.
Do scenariusza Święta Uczelni na stałe wpisało się także wręczanie nagród w ogólnopolskim konkursie menedżerskim, w którym biorą udział przedsiębiorczy i innowacyjni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Laureatom tegorocznej 6. edycji konkursu gratuluję. Mam nadzieję, że udany start w tym konkursie dla wielu z Was stanie się istotnym impulsem do wyboru naszego Uniwersytetu jako miejsca przyszłej edukacji wyższej. Gorąco dziękuję także organizatorom konkursu oraz mecenasowi firmie Capgemini za włożony w to przedsięwzięcie wysiłek i wkład materialny w postaci nagród. Szanowni Państwo, Święto Uczelni to także okazja do krótkiej refleksji nad stanem spraw bieżących oraz planów na przyszłość. Niech będzie mi zatem wolno wspomnieć o najważniejszych moich zdaniem wydarzeniach minionych kilku miesięcy oraz najbliższych zamierzeniach. Bieżący rok akademicki jest pierwszym rokiem nowej kadencji władz uczelni, która tym razem będzie kadencją czteroletnią. Oprócz zapewnienia normalnego, bieżącego funkcjonowania uczelni, za najważniejsze dokonania w okresie minionych miesięcy uważam rozpoczęcie konkretnych działań w obrębie szeroko zakrojonego programu doskonalenia jakości kształcenia i warunków studiowania na naszej uczelni. Mam tu na myśli zarówno stworzenie odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych w postaci Biura Pełnomocnika do spraw jakości kształcenia, jak i pierwsze efekty jego funkcjonowania w postaci wprowadzenia systematycznej, powszechnej oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, a także wejście w etap wdrożeniowy systemu powszechnego, obligatoryjnego sprawdzania stopnia oryginalności prac dyplomowych. W ten nurt działania wpisują się także takie zmiany jak wydłużenie o jeden semestr nauki języków obcych z obowiązkiem kończenia kursów językowych egzaminem, zmniejszenie maksymalnej liczebności grup ćwiczeniowych i językowych, przywrócenie wynagradzania za przeprowadzanie egzaminów w liczbie przewyższającej limit wliczany do pensum. Jakość kształcenia w dużym stopniu zależy od zdolności, przygotowania i zaangażowania osób podejmujących studia, a więc naszych studentów. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do promocji naszej uczelni wśród potencjalnych kandydatów na studia oraz budowania silnej marki na coraz trudniejszym rynku kształcenia akademickiego. Ważnym wsparciem tych działań są odnotowane w mediach sukcesy naszych pracowników i studentów w rozmaitych konkursach, przedsięwzięciach, a także szerokie kontakty zewnętrzne pracowników naukowo-dydaktycznych i liczne organizowane przez nich, jak również przez władze uczelni, imprezy z udziałem znanych przedstawicieli środowiska naukowego i biznesu. Poprawie jakości kształcenia mają służyć także zamierzenia inwestycyjne. Mam tu na myśli w szczególności przedsięwzięcie polegające na budowie pawilonu dydaktycznego z zespołem sal do prowadzenia zajęć metodą seminaryjną, które to przedsięwzięcie aktualnie znajduje się na etapie opracowania projektu technicznego i starań o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Aktualnie wniosek jest po ocenie formalnej, jest na etapie oceny merytorycznej. Do poprawy warunków studiowania i pracy naukowej wydatnie przyczyni się także ukończenie wreszcie w tym roku generalnego remontu i rozbudowy budynku przy ulicy Rakowickiej 16. Staramy się również systematycznie doskonalić komunikację wewnętrzną uczelni. Służy temu m.in. ciągła modernizacja stron internetowych oraz naszego miesięcznika Kuriera, który m.in. dzięki nadsyłanym przez czytelników materiałom cieszy się coraz większą poczytnością. Dalej idące pomysły i zamierzenia rozwojowe, których nie brakuje, muszą wpisywać się w całościową strategię rozwoju naszego Uniwersytetu. Obecnie pracujemy nad tym dokumentem przy zaangażowaniu wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Korzystając z dzisiejszej okazji, proszę kierowników odpowiednich jednostek oraz zainteresowanych pracowników i studentów o aktywne włączanie się w przygotowanie koniecznych danych, materiałów oraz proponowanych rozwiązań. Szanowni Państwo, w październiku bieżącego roku zainaugurujemy kolejny 85. rok akademicki naszej uczelni, wpisujący się w tradycyjny 5-letni cykl jubileuszowy. Już teraz jednak czynimy wstępne przygotowania, aby należycie, choć skromnie jak przystało na czas recesji gospodarczej, uczcić tą rocznicę. Wierzę, że uroczysta oprawa i przebieg jubileuszu będą dziełem całej społeczności naszej uczelni.
pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, administracji, pracowników obsługi. Również w tej dziedzinie zapraszam Państwa do aktywnej współpracy. Zanim przejdziemy do zapowiedzianych na wstępie promocji, niech będzie mi wolno z okazji dnia naszego Uniwersytetu złożyć Państwu najlepsze życzenia. Pracownikom ciągłego rozwoju i satysfakcji z wykonywanej pracy, studentom zadowolenia z poziomu nauczania i osiąganych wyników, wszystkim zaś szczęścia w życiu osobistym. Na koniec pragnę szczególnie gorąco podziękować wszystkim, którzy w ciągu minionych 9 miesięcy sprawowania przeze mnie funkcji rektora okazali mi życzliwość i pomoc, angażując się w życie uczelni, inicjując nowe przedsięwzięcia, wspierając podejmowanych przez kierownictwo uczelni działania. Jak powtarzałem już wielokrotnie, dążymy wszyscy do tego, by Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stanowił silną wspólnotę ludzi światłych, otwartych i zorientowanych ku przyszłości. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejnym naszym punktem będą promocje, które poprowadzi pan prorektor do spraw nauki, pan profesor Andrzej Malawski. Bardzo proszę. Magnificencjo, szanowni państwo. Przystępując do promocji habilitacyjnych, zwracam się do państwa doktorów habilitowanych. Szanowni państwo. W imieniu oraz w obecności dziekanów wydziałów finansów, zarządzania, ekonomii i stosunków międzynarodowych oraz towaroznawstwa dokonamy aktu promocji. Możecie się Państwo poszczycić poważnym dorobkiem naukowym, a jednocześnie przygotowane przez Państwa rozprawy habilitacyjne stanowią istotny wkład w rozwój tych dziedzin wiedzy ekonomicznej, które Państwo z powodzeniem uprawiacie i reprezentujecie. Przed stosownymi radami wydziałów odbyły się uwieńczone sukcesem kolokwia habilitacyjne. Dzisiaj, w czasie tego szczególnego posiedzenia Wysokiego Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mamy zaszczyt i przyjemność w sposób uroczysty nadać Państwu stopień naukowy doktora habilitowanego, na który Państwo swoim wysiłkiem i dokonaniami zapracowaliście. Zanim jednak to nastąpi, zgodnie z tradycją uczelni musicie Państwo złożyć uroczyste zapewnienie, iż zawsze będziecie poświadczać swym działaniem i życiem, iż nie sprzeniewierzyliście się przyznanej godności. W tym celu będę prosił Panów dziekanów o przedstawienie doktorów habilitowanych. Bardzo proszę Pana profesora Krzysztofa Surówkę o przedstawienie dziekana Wydziału Finansów, o przedstawienie doktorów habilitowanych. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Pani doktor habilitowany Krystyna Ciuman, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy habilitacyjnej: reasekuracja jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej były następujące osoby: pani profesor Janina Jóźwiak, pan profesor Tomasz Michalski, pan profesor Stanisław Wieteska i pani profesor Wanda Sułkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana profesora Pawła Lulę, dziekana Wydziału Zarządzania, o przedstawienie doktorów habilitowanych. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Jest mi bardzo miło, że mogę przedstawić panią doktor habilitowaną Barbarę Pawełek, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy: metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych. Recenzentami dorobku pani doktor byli pan profesor Krzysztof Jajuga, pani profesor Danuta Sztral,
pan profesor Czesław Domański oraz pan profesor Józef Pociecha. Dziękuję bardzo. Okay. Proszę uprzejmie pana profesora Kazimierza Zielińskiego, dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, o przedstawienie doktorów habilitowanych. Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskały dwie osoby. Pan doktor habilitowany Jacek Klich, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na podstawie rozprawy Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, niedoceniane interakcje. Recenzentami dorobku byli pani profesor Joanna Kotowicz-Jawor, pan profesor Jerzy Wilkin, pan profesor Jan Skalik i pan profesor Jerzy Hausner. Drugą osobą jest pan doktor habilitowany Edward Molendowski, który również uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w oparciu o rozprawę pod tytułem Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA. Recenzentami zarówno dorobku, jak i rozprawy habilitacyjnej byli pani profesor Elżbieta Domańska, pani profesor Elżbieta Kawecka-Wyżykowska, pan profesor Jerzy Kler i pan profesor Stanisław Wydymus. Dziękuję. Dziękuję. Proszę uprzejmie pana profesora Władysława Kędziora, dziekana Wydziału Towaroznawstwa, o przedstawienie doktorów habilitowanych. Dziękuję panie dziekanie. Na Wydziale Towaroznawstwa stopień doktora habilitowanego uzyskała jedna osoba, pani doktor habilitowana Wanda Kudełka. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: możliwości modelowania jakości mlecznych napojów fermentowanych w czasie przechowywania. Recenzentami rozprawy i dorobku naukowego byli profesor Jadwiga Szosta-Kot, profesor Piotr Przybyłowski, profesor Stefan Smoczyński i profesor Stanisław Urban. Dziękuję. Dziękuję. Przystępując do złożenia ślubowania, bardzo proszę wszystkich państwa o powstanie. Pedli, proszę o zajęcie miejsca. Proszę więc, byście państwo przyrzekli przede wszystkim i z tą uczelnią, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie osiągnęliście stopień naukowy doktora habilitowanego, będziecie zawsze chętnie i czynnie współpracować na stanowisku, które obejmiecie. Następnie, że zawsze i wszędzie będziecie państwo dbali o godność pracownika nauki oraz sumiennie wypełniali obowiązki zawodowe i obywatelskie. Wreszcie, że również w przyszłości będziecie państwo twórczo przyczyniali się do poznawania i krzewienia prawdy oraz do rozwoju nauki dla dobra społeczeństwa i całej społeczności ludzkiej oraz ku pożytkowi i chwale ojczyzny naszej Polski. Bardzo proszę w kolejności o złożenie przyrzeczenia i ślubowania. Pani doktor habilitowana Krystyna Ciuman. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor habilitowana Barbara Pawełek. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor habilitowany Jacek Klich. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor habilitowany Edward Molendowski. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor habilitowana Wanda Kudełka. Przyrzekam i ślubuję.
Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Przystępując teraz do promocji doktorskich, zwracam się do Państwa doktorów. Szanowni Państwo, w imieniu oraz w obecności dziekanów wydziałów finansów, zarządzania, ekonomii i stosunków międzynarodowych oraz towaroznawstwa dokonamy aktu promocji. Opracowaliście Państwo i publicznie obronili Wasze rozprawy doktorskie oraz złożyliście egzaminy przewidziane dla pogłębienia wiedzy w przedmiocie wybranej przez Państwa specjalności oraz prowadzonych badań. Zatem dzisiaj, w czasie tego szczególnego posiedzenia Wysokiego Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mamy zaszczyt i przyjemność w sposób uroczysty nadać Państwu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, na który swoim wysiłkiem i dokonaniami zapracowaliście. Zanim jednak to nastąpi, zgodnie z tradycją uczelni, musicie Państwo złożyć uroczyste zapewnienie, iż zawsze będziecie Państwo cenić przyznaną godność i swym postępowaniem nigdy jej nie naruszycie. W tym celu będę prosił Panów dziekanów o przedstawienie doktorów. Proszę uprzejmie Pana profesora Krzysztofa Surówkę, dziekana Wydziału Finansów, o przedstawienie doktorów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w ciągu ostatniego roku na Wydziale Finansów 8 osób obroniło czy uzyskało stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Są to osoby następujące. Pani doktor Katarzyna Stabryła, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, temat pracy doktorskiej, rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej. Promotorem rozprawy był pan profesor Stanisław Owsiak, a recenzentami pani profesor Dorota Czykier-Wierzba i pani profesor Józefa Gniewek. Pani doktor Katarzyna Kochaniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, temat rozprawy koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce. Promotorem rozprawy był pan profesor Ryszard Szewczyk, a recenzentami pani profesor Małgorzata Iwanicz-Drozdowska i pani profesor Ewa Miklaszewska. Pan doktor Oliver Marc, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy w tłumaczeniu optymalizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwach handlowych. Promotorem rozprawy była pani profesor Józefa Famielec, a recenzentami pan profesor Andrzej Szplit i pan profesor Janusz Teczkę. Pani doktor Anna Zubalewicz, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy rachunek kosztów ekologicznych w przedsiębiorstwie. Promotorem rozprawy był pan profesor Bazylii Poskropko, a recenzentami pani profesor Elżbieta Lorek i pani profesor Józefa Famielec. Pani doktor Marzena Bac, nie ma pani, pani doktor, nie wiem, nie mogła chyba uczestniczyć w promocji. Pani doktor Jolanta Hadera, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, temat rozprawy efektywność polskich banków w świetle koncepcji wartości dla akcjonariuszy. Promotorem rozprawy był pan profesor Ryszard Szewczyk, a recenzentami pan profesor Jerzy Nowakowski i pani profesor Józefa Gniewek. Pani doktor Ewa Kocot, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy przegląd i analiza funkcji wskaźników zdrowotnych oraz ich zastosowanie w projektach makroekonomicznych. Promotorem rozprawy była pani profesor Stanisława Golinowska, a recenzentami pan profesor Jerzy Kowalewski i pan profesor Bronisław Micherda. Pan doktor habilitowany Grzegorz Strupczewski, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce. Promotorem rozprawy była pani profesor Wanda Słukowska, a recenzentami pani profesor Irena Jędrzejczyk i pan profesor Tadeusz Kudłacz. Oczywiście pan doktor powinien się wziąć do pracy, żeby jak najszybciej ten kolejny stopień uzyskać. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję, panie dziekanie. Proszę uprzejmie pana profesora Pawła Lulę, dziekana Wydziału Zarządzania, o przedstawienie doktorów.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. Chciałbym przedstawić państwu następujące osoby. Pan doktor Rafał Niemiec, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy: wielkość i struktura, a efekty ekonomiczne inwestycji w gospodarce Polski po 1990 roku. Promotorem rozprawy był pan profesor Stanisław Chomontowski, natomiast recenzentami pan profesor Krzysztof Marcinek oraz pani profesor Anna Nering. Drugą osobą jest pani doktor Aneta Madyda, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy: szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty. Promotorem rozprawy była pani profesor Maria Sierpińska. Recenzentami pan profesor Jerzy Różański oraz pan profesor Stanisław Chomontowski. Pan doktor Marek Jabłoński, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy: rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się. Promotorem był pan profesor Janusz Czekaj. Natomiast recenzenci to pan profesor Kazimierz Perechuda oraz pan profesor Czesław Mesjasz. Czwarta osoba, pani doktor Beata Kulisa, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy: koszty pracy jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Promotorem była pani profesor Anna Nering, a recenzenci to pan profesor Jan Duraj oraz pan profesor Ryszard Borowiecki. Pan doktor Bernard Binczycki, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy: ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Promotorem był pan profesor Leszek Kozioł, a recenzenci to pani profesor Elżbieta Skrzypek oraz pan profesor Adam Stabryła. Pan doktor Michał Seweryn, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy: metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych. Promotor pan profesor Andrzej Sokołowski, recenzenci pani profesor Elżbieta Suchecka, pan doktor habilitowany nauk medycznych pan Rafał Niżankowski oraz pani profesor Jolanta Kurkiewicz. Pani doktor Agnieszka Pasztyła, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Temat rozprawy: statystyczne metody prognozowania popytu na rynku energii elektrycznej. Promotorem był pan profesor Andrzej Sokołowski, a recenzentami pan profesor Eugeniusz Gatnar oraz pan profesor Michał Woźniak. Pan doktor Torben Mauch, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy w tłumaczeniu: informacja jako czynnik wytwórczy usług handlowych w warunkach rozwoju nowych technologii komunikacyjnych. Promotorem rozprawy był pan profesor Andrzej Szromnik, natomiast recenzentami pani profesor Maria Sławińska oraz pani profesor Halina Piekarz. Pan doktor Rafał Marek, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy: determinanty rozwoju polskich biur podróży w internecie. Promotorem był pan profesor Tadeusz Grabiński, a recenzentami pani profesor Celina Olszak oraz pan profesor Józef Sala. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie pana profesora Kazimierza Zielińskiego, dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, o stosowne przedstawienie. Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskało 8 osób. W kolejności chronologicznej są to: pani doktor Małgorzata Zięba, stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w oparciu o rozprawę pod tytułem Evaluation of Urban Regeneration Programs German Experience. Promotorem rozprawy był pan profesor Stanisław Belniak, a recenzentami pan profesor Koloman Iwaniczka oraz pani profesor Anna Karwińska. Drugą osobą to pani doktor Ewa Ślęzak,
również doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Temat rozprawy to skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii. Promotorem rozprawy była pani profesor Anna Karwińska, zaś recenzentami profesor Juliusz Gardawski oraz profesor Jerzy Hausner. Trzecia osoba to doktor Paweł Drobny, który również uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Temat rozprawy: kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce. Promotorem rozprawy była pani profesor Zofia Dach, zaś recenzentami pani profesor Danuta Kopycińska oraz pani profesor Anna Francik. Stopień doktora nauk ekonomicznych, tym razem w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, uzyskała pani doktor Alicja Szczygieł w oparciu o rozprawę pod tytułem Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym. Promotorem rozprawy był pan profesor Aleksy Pocztowski, zaś recenzentami pan profesor Henryk Król i pani profesor Anna Francik. Doktor Teresa Myjak uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w oparciu o rozprawę Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Promotorem rozprawy była pani doktor habilitowany Alicja Miś, zaś recenzentami pan profesor Bogusława Urbaniak oraz pani profesor Anna Francik. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał również dr Ryszard Kowalski w oparciu o rozprawę pod tytułem Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej, teoria i praktyka. Promotorem rozprawy była pani profesor Zofia Dach, zaś recenzentami pani profesor Bożena Klimczak oraz pan profesor Kazimierz Sosenko. Doktor Maciej Frączek uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w oparciu o rozprawę Skala przyczyny i skutki bezrobocia wtórnego w Polsce oraz możliwości jego ograniczenia. Promotorem rozprawy był pan profesor Jerzy Hausner, zaś recenzentami pani profesor Urszula Sztandar-Sztanderska oraz pani profesor Zofia Dach. Doktor Dariusz Mija uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w oparciu o rozprawę pod tytułem Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie Małopolski. Rozprawa została napisana pod moim kierunkiem, zaś recenzentami w przewodzie doktorskim byli pan profesor Stanisław Urban oraz pan profesor Andrzej Prusek. Chciałem jeszcze poinformować, że na Wydziale Ekonomii jedna osoba uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to doktor Dobrosław Kot, który uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w oparciu o rozprawę pod tytułem Podmiotowość monadyczna i podmiotowość dialogiczna, studium fenomenologiczne. Promotorem rozprawy był profesor Adam Węgrzecki, zaś recenzentami profesor Władysław Stróżewski oraz docent Tadeusz Gadacz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana profesora Władysława Kędziora, dziekana Wydziału Towaroznawstwa. Dziękuję panie rektorze. Na Wydziale Towaroznawstwa stopień doktora uzyskało 9 osób. Pan doktor Jerzy Szakiel, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: wpływ warunków mikroklimatycznych na jakość nawilżających emulsji kosmetycznych. Promotorem rozprawy był profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Andrzej Hochuł. Recenzentami rozprawy byli profesor Politechniki Radomskiej Marian Włodzimierz Sułek i pan profesor Andrzej Gajewski. Kolejna osoba, pani doktor Justyna Syguła-Cholewińska, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: ocena skuteczności biocydów zastosowanych w wykończeniach higienicznych tkanin. Promotorem rozprawy była pani profesor Jadwiga Szosta-Kot, zaś recenzentami pani profesor Alicja Budak i pan profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Andrzej
Chochu. Pan doktor Tomasz Hermaniuk, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: system zarządzania jakością jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych organizacji sektora górnictwa naftowego. Promotorem rozprawy był pan profesor Tadeusz Sikora, zaś recenzentami pani profesor Jadwiga Szymczak i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego pan profesor Stanisław Hornik. Pani doktor Małgorzata Miśniakiewicz, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Tematem rozprawy była analiza wybranych wyznaczników oceny jakości zdrowotnej pieczywa. Promotorem rozprawy była pani profesor Zofia Cichoń, zaś recenzentami pani profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Maria Małecka i pan profesor Tadeusz Sikora. Kolejna osoba, pan doktor Tomasz Grodzicki, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: czynniki kształtujące jakość wołowiny ze szczególnym uwzględnieniem zawartości kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Promotorem rozprawy była pani profesor Anna Litwińczuk, zaś recenzentami pan profesor Marek Zin i ja byłem również recenzentem tej rozprawy. Pan doktor Piotr Kafel, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: wpływ funkcjonowania systemu zarządzania jakością i filozofii TQM na efektywność małych i średnich przedsiębiorstw. Promotorem rozprawy był pan profesor Tadeusz Sikora, zaś recenzentami pan profesor Tadeusz Wawak i pan profesor Michał Gabriel Woźniak. Kolejna osoba, pani doktor Dominika Jakubowska, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: bezpieczeństwo zdrowotne mięsa i przetworów mięsnych, postrzegane ryzyko i jego wpływ na decyzje nabywcze konsumentów. Promotorem rozprawy był pan profesor Stefan Smoczyński, natomiast recenzentami rozprawy byli pani profesor Krystyna Gutkowska i pan profesor Tadeusz Sikora. Pan doktor Jan Golonka, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: wpływ procesu dogarbowania na wybrane właściwości skór miękkich na wierzchy obuwia. Promotorem rozprawy był pan profesor Jerzy Żuchowski, zaś recenzentami rozprawy byli pani profesor Maria Pawłowa, profesor Politechniki Radomskiej i pan profesor Ignacy Duda. I kolejna osoba, pan doktor Wojciech Chwiałkowski, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Temat rozprawy: możliwości poprawy jakości oleju posmażalniczego przez adsorpcję jego zanieczyszczeń. Promotorem rozprawy był pan profesor Bronisław Buczek, zaś recenzentami pani profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Maria Małecka i pani profesor Zofia Cichoń. Dziękuję. Dziękuję panie dziekanie. Proszę uprzejmie wszystkich państwa o powstanie. Proszę pedli o zajęcie miejsca. Proszę więc, byście państwo przyrzekli, że uczelnię, w której osiągnęliście ten stopień naukowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zachowali państwo zawsze we wdzięcznej pamięci, że w miarę swych możliwości będziecie wspierali jej sprawy i poczynania. Że godność, którą państwu przyznajemy, będziecie szanowali i nie rzucicie na nią żadnego cienia ani skazy. Że nabytej wiedzy i umiejętności oraz przyznanego państwu stopnia naukowego nie będziecie wykorzystywali niegodnie dla osobistej korzyści i próżnej chwały, lecz nadal poznawać będziecie państwo i krzewić prawdę dla dobra narodu i ojczyzny naszej Polski. Proszę w kolejności o złożenie przyrzeczenia i ślubowania.
z Wydziału Finansów, pani doktor Katarzyna Stabryła. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Katarzyna Kochaniak. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Oliwier Marc. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Jolanta Hadera. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Anna Zubalewicz. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Ewa Kocot. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Grzegorz Strupczewski. Przyrzekam i ślubuję. Z Wydziału Zarządzania pan doktor Rafał Niemiec. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Aneta Madyda. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Marek Jabłoński. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Beata Kulisa. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Bernard Pińczycki. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Michał Seweryn. Przyrzekam i ślubuję.
dr Torben Mauch. Przyrzekam i ślubuję. Pan dr Rafał Marek. Przyrzekam i ślubuję. Z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Bardzo proszę panią dr Małgorzatę Ziębę. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Ewa Ślęzak. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Paweł Drobny. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Alicja Szczygieł. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Teresa Mijak. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Ryszard Kowalski. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Maciej Frączek. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Dariusz Żmija. Przyrzekam i ślubuję. Doktorat zewnętrzny. Bardzo proszę pana doktora Dobrosława Kota o odebranie listu gratulacyjnego. Wydział Towaroznawstwa. Pan doktor Jerzy Szakiel. Przyrzekam i ślubuję. Doktor Justyna Syguła-Cholewińska.
Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Tomasz Hermaniak. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Małgorzata Miśniakiewicz. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Tomasz Grodzicki. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Piotr Kafel. Przyrzekam i ślubuję. Pani doktor Dominika Jakubowska. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Jan Golomka. Przyrzekam i ślubuję. Pan doktor Wojciech Fiałkowski. Przyrzekam i ślubuję. Proszę o zajęcie miejsca. Jego Magnificencjo, Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich promowanych dzisiaj doktorów i doktorów habilitowanych chciałabym serdecznie podziękować władzom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na czele z Jego Magnificencją, rektorem, profesorem, doktorem habilitowanym Romanem Niestrojem za opiekę i trud włożony w nasz rozwój naukowy. Dziękujemy gorąco radom Wydziału i władzom dziekańskim za dobrą atmosferę oraz pomoc potrzebną przy realizacji naszych przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych profesorów, promotorów, recenzentów, a także komisji, których starania, życzliwość i wsparcie przyczyniły się do uzyskania przez nas naszego awansu naukowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym rodzicom, koleżankom i kolegom, a także pracownikom administracji uczelni, którzy również przyczynili się do naszego sukcesu. Bardzo gorąco dziękujemy. Dziękuję wszystkim promowanym, w szczególności ich przedstawicielom, którzy tak pięknie wyrazili swoje podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogli dzisiaj te promocje odebrać. Ja czuję się tu najmniej winnym w tej sprawie, ponieważ wszyscy mamy świadomość, że praca doktorska czy praca habilitacyjna trwa długo
i jest to zasługa przede wszystkim samych doktorów i doktorów habilitowanych, ich promotorów i opiekunów naukowych, a w dużym stopniu także rodzin, które cierpliwie znosiły ten okres wzmożonej pracy naukowej ze szkodą często dla życia rodzinnego. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratuluję osiągniętego sukcesu i mam nadzieję, bo jako, że już od tych egzaminów obron minęło, kolokwiów minęło trochę czasu, że niekoniecznie od jutra, ale tak od pojutrza może będziecie myśleli o kolejnym awansie, bo taki charakter ma ta nasza praca, że do emerytury ciągle trzeba myśleć o pokonywaniu kolejnych etapów. Chociaż, jak wiemy, są pomysły, żeby ten proces, te szczeble nieco przykrócić. Póki co jednak proponuję, aby doktorzy myśleli o habilitacji, a świeżo mianowani doktorzy habilitowani myśleli o profesurze. Tego Państwu serdecznie życzę, aby jak najprędzej we własnym, waszym własnym interesie i w interesie naszej uczelni te kolejne awanse się odbyły. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy jeden piękny moment uzasadniający nasze świętowanie tutaj dzisiaj, niezależnie oczywiście od tej okoliczności, że to są urodziny uczelni. Przechodzimy do następnego, a mianowicie będzie to, ale jeszcze moment, panie prorektorze, powinniśmy to uświetnić jeszcze stosownym akcentem churalnym. Proszę chór i wszystkich Państwa o śpiewanie Gaudeamus Igitur. Dziękuję chórowi i wszystkim Państwa, którzy włączyli się do śpiewania. Przechodzimy do kolejnego miłego punktu. Wręczenie dyplomów najlepszym naszym absolwentom minionego roku akademickiego. O poprowadzenie tego punktu poproszę pana prorektora do spraw studenckich, pana profesora Andrzeja Chochuła. Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Wysokie Rady Wydziałów, Szanowni Państwo. Chciałem teraz z dużą przyjemnością poprosić o wystąpienie najlepszych absolwentów każdego z wydziałów, których średnia z całego toku studiów wyniosła w większości przypadków powyżej 4,5 i uplasowali się oni na czołowych miejscach listach absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w minionym roku. Poproszę zatem w pierwszej kolejności o przedstawicieli Wydziału Finansów. Pani magister Ewelina Badura ukończyła studia jednolite magisterskie, kierunek finanse i rachunkowość. Pani magister Magdalena Drzyżdżyk ukończyła studia jednolite magisterskie, kierunek finanse i rachunkowość. Pan magister Rabiasz Leszek ukończył studia jednolite magisterskie,
W następnej kolejności poproszę o przedstawicieli z Wydziału Zarządzania. Pan magister Łukasz Kwiatkowski ukończył jednolite magisterskie studia, kierunek informatyka i ekonometria. Pani magister Katarzyna Gucwa ukończyła studia jednolite magisterskie, kierunek zarządzania. Pani magister Patrycja Smoła ukończyła studia jednolite magisterskie, kierunek zarządzanie. Chcę podkreślić, że wśród tych absolwentów z Wydziału Zarządzania znajduje się pani magister pan magister Łukasz Kwiatkowski, który uzyskał najwyższą średnią, bo aż stałych studiów 5,24. W następnej kolejności poproszę przedstawiciele z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, a będą to. Pani magister Karolina Dąbek ukończyła studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunek ekonomia. Pani magister Magdalena Pokora ukończyła studia jednolite magisterskie, kierunek ekonomia. I z Wydziału Towaroznawstwa poproszę pana magistra inżyniera Michała Halagardę, który ukończył studia jednolite magisterskie, kierunek towaroznawstwo. Panią magister inżynier Agatę Kosowską, która ukończyła studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunek towaroznawstwo. Pan magister inżynier Marcin Orzuk ukończył studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek towaroznawstwo. I pani magister inżynier Monika Brodziak ukończyła studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunek towaroznawstwo. Zapraszam teraz panów dziekanów o wręczenie dyplomów, a pana rektora o złożenie gratulacji i wręczenie piór z napisem najlepszy absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zatem proszę w pierwszej kolejności pana dziekana Wydziału Finansów, pana profesora Krzysztofa Surówkę. Bardzo dziękuję panu dziekanowi Krzysztofowi Surówce i poproszę teraz pana dziekana na Wydziału Zarządzania, pana profesora Pawła Lulę. Bardzo dziękuję panu dziekanowi i zapraszam teraz dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, pana profesora Kazimierza Zielińskiego. Dziękuję panu dziekanowi i zapraszam pana dziekana Wydziału Towaroznawstwa, profesora Władysława Kędziora. Bardzo serdecznie wszystkim państwu gratuluję i bardzo dziękuję za poprowadzenie tego punktu.
Dziękuję Państwu. Jeszcze raz gratuluję Panu Rektorowi. Dziękuję za przeprowadzenie tego punktu i przechodzimy do kolejnej miłej uroczystości, a mianowicie wręczenie wyróżnień uzyskanych przez naszych studentów w konkursach językowych. O poprowadzenie tego punktu również poproszę Pana Prorektora Andrzeja Chochuła. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Rektorze. Szanowni Państwo, kapituła egzaminacyjna Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej organizuje egzaminy językowe od ponad 105 lat. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności biznesu, która potrzebuje wiarygodnych świadectw potwierdzających profesjonalną znajomość dziedzin zawodowych. Organizacja rozpoznawalna jest w ponad 120 krajach świata, współpracując z siecią ponad 8 tysięcy centrów egzaminacyjnych. Co roku przyznaje medale dla osób, które zdały te egzaminy najlepiej w danym kraju. W roku 2008 nasza studentka, pani Barbara Starczuk, była najlepszą spośród 1335 studentów zdających ten egzamin w Polsce. Zdobyła ona złoty medal za egzamin LCCI English for Business stopień 3 w europejskiej skali językowej poziom B2 łamane przez C1. Witam Panią. Co roku organizowany jest też... Co roku organizowany jest też w uczelniach w całej Polsce konkurs LCCI. Biorą w nich udział uczelnie ekonomiczne, ale także takie, których studenci studiują na przykład filologię angielską. Stąd należy podkreślić ogromny sukces pana Pawła Pankiewicza, który zajął 4. miejsce w ogólnopolskim konkursie językowym LCCI IQ Business English Competition 2008 dla studentów szkół wyższych. Zapraszam pana, a przed mównicę proszę również uprzejmie pana Jego Magnificencję Rektora o wręczenie wyróżnień. Bardzo dziękuję i również bardzo serdecznie i gorąco Państwu gratuluję. Kolejny punkt dotyczy wręczenia nagród w 6. ogólnopolskim konkursie menedżerskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Również proszę prorektora do spraw studenckich o poprowadzenie tego punktu. Szanowni Państwo, na początku roku akademickiego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłosił 6. edycję ogólnopolskiego konkursu menedżerskiego. Konkurs jest przeprowadzony z myślą o potencjalnych studentach naszego uniwersytetu, czyli uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Chcieliśmy bowiem zachęcić ich w możliwie atrakcyjny sposób do głębszego zainteresowania się problematyką z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Stąd podstawowym elementem zadania konkursowego jest internetowa gra symulacyjna TIS, związana z zarządzaniem przez uczniów wirtualnymi przedsiębiorstwami. Faktycznie konkurs trafił w zainteresowania uczniów, ponieważ z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczne wyniki rekrutacji potwierdzają stale rosnącą popularność konkursu. Akces do eliminacji zgłosiło 481 trzyosobowych zespołów z całej Polski. Najwięcej zespołów pochodziło z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Konkurs menedżerski składał się z trzech etapów. Eliminacji, które rozpoczęto w październiku ubiegłego roku. Pierwszego etapu, do którego spośród 481 kwalifikowało się 100 zespołów. Oraz rozgrywki finałowej, w
której brało udział 10 zespołów. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że mecenasem konkursu oraz sponsorem nagród finansowych i rzeczowych jest firma Capgemini Polska. Miło mi poinformować, że laureatami szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu menedżerskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są. I teraz poproszę te zespoły, które wyczytam, o podejście przed mównicę. Pierwsze miejsce zajął zespół uczniów z 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie w składzie Filip Kaleta, Piotr Dunin-Wąsowicz i Marek Żyła pod opieką pani Moniki Palonek. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Drugie miejsce zajął zespół uczniów z 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Przemyślu w składzie Piotr Węgrzyn, Jakub Kotowicz i Jacek Rybak pod opieką pani Małgorzaty Krzeszowskiej. Trzecie miejsce ex aequo zajęły zespół uczniów Zespołu Szkół Społecznych w Tarnowie w składzie Joanna Hoffman, Karol Blicharz, Aleksandra Jurek pod opieką pana Roberta Zielińskiego oraz zespół uczniów z 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Orkana w Limanowej w składzie Marcin Kurczap, Daniel Dyląg i Bartłomiej Jasica pod opieką pani Sylwii Stelmach. Chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom, którzy przez cały czas trwania konkursu wspierali swoich uczniów. Proszę teraz panią Katarzynę Janikowską, senior Human Resources Manager Capgemini BPO Kraków oraz pana doktora Jerzego Skrzypka, głównego arbitra konkursu, o wręczenie dyplomów i pamiątkowych dyplomów i proszę również pana rektora o złożenie gratulacji. Bardzo serdecznie wszystkim gratuluję i liczę, że wszyscy laureaci będą w przyszłości naszymi studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję. Chciałbym uspokoić wyróżnionych. Ta nagroda nie jest aż tak zobowiązująca, ale na pewno byłoby nam miło, gdybyśmy mogli Państwa tutaj po maturze na stałe gościć. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy te miłe wszystkie uroczystości związane z wyróżnieniem osób, które swoją pracą, swoim wysiłkiem jak najbardziej na to zasłużyły. Proszę Państwa o powstanie, odśpiewamy hymn państwowy.
Dziękuję Państwu. Proszę jeszcze na chwileczkę zająć miejsca. Chórowi dziękuję za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Państwu wszystkim za przybycie i zapraszam serdecznie gdzieś za około 15 minut tutaj do holu naszego pawilonu sportowego na mały poczęstunek i być może coś jeszcze przy tym, aby jakoś uczcić to dzisiejsze święto. I to by było na tyle. Dziękuję Państwu.